Siemano widzowie, witam was. Kolejny odcinek, czwarty, o ile dobrze liczę. Humankind, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Staramy się zostać władcą świata i być największym koksem, jaki chodzi po tej planecie. Czy nam się tutaj to powiedzie, ta misja? No, przekonamy się w dzisiejszym odcinku, między innymi, ponieważ tutaj w dzisiejszym odcinku jest planowana wojna. Znaczy, wojna trwa, a planowany jest atak na Haraparę. Mam nadzieję, że ten plan dojdzie do skutku i przede wszystkim będzie skuteczny też. Że nam się uda. Niech te jednostki sobie tutaj przeczekają. Możecie zostawić lajka na dobry początek. I coś się stało. To imperium zostało wyeliminowane. Nie możesz już wchodzić z nim w interakcję. Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego imperium, no ale niestety upadło. Albo na szczęście upadło. Ktoś wypowiada komuś wojnę, tylko komu? Meaningless gestures. I have had enough. Czemu mnie nienawidzisz? I would not put myself in this position if I feared the consequences. Otwarta wojna. Co się dzieje? Czemu mnie nie lubisz? Ucisk wiernych. Twoje imperium nie pozwala wiernym terytorium Czechom wyznawać swojej wiary. Co to cię tak denerwuje, wariacie? Spokojnie, jesteśmy sojusznikami, musimy się wspierać, teraz rodzina. No co ty gadasz, ty? Spokojnie, ja tu muszę haraparę przejąć i widzę tutaj posterunek też do przyjęcia. Bardzo bym chciał to zrobić. Tylko do tego bym potrzebował jednostek. To może zróbmy takie jednostki, przynajmniej kolejną armię zróbmy. I o cię kryńce, że ja sobie w 5 tur mogę taką samą armię zrobić? To już jest kurczę kozackie. No i co, i podjazd zrobimy. Podobno nie jesteśmy tutaj szanowani na światowej arenie, to znaczy jesteśmy trzeci, że nie jesteśmy tutaj największym graczem. Ale myślę, że generalnie po tym jak przejmiemy haraparę, to będzie tutaj respekt dla nas. Co, ci też prowadzą udział w oblężeniu, czy co tu się dzieje? Utrzymaj, kontynuuj, tak jest. Jeszcze ty mi byś chciał dojechać tutaj do mojego oblężenia. Też pom... O, też pomożecie. Jocien Kryncem. No dobra. Tak, wy w trzech jakby... Ja nie do końca wiem, jak działają te niestety bitwy, no. Co wam powiem szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się kurczę odpierdziela. Niby przeprowadzam jakiś atak, ale... Kto przeprowadza atak? W sensie wszystkie moje jednostki naraz, czy jakby część jednostek? Ciężko mi powiedzieć. Wiem, że za kilka tur stworzę tarany, które będą dodatkowo mogły rozwalić fortyfikacje, więc tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ja bym tutaj przeczekał te tury. Na koniec tury. I teraz chyba powinienem mieć tarany w swoim meku. Mam. Dodatkowe jednostki. Czyli z każdą tutaj minutą szansa na to. Twoje ziemie są plądrowane? Przez kogo? No jak to przez fioletowego? Nie no, chyba się pojebało, ziomo. Nieźle, ty. You've come to annoy me? Challenge accepted. Nie no, wariacie. Ty jesteś jakiś niepoważny chyba. Słuchaj, teraz wydam pieniążek na to, żeby ci nakopać serdecznie do dupy i wziąć moją armię cudowną, złożoną z 5 genialnych żołnierzy i wjechać w twoich kurwa kurduplów. Teraz to mi się tak nie bawimy, tym myślałem, że my kumple, sojusznicy. No nieładnie tak w plecy przyjacielowi. Możemy jakąś tutaj nową tom zrobić, dzielnicę. Co zrobimy? Albo jakiś magazyn zbożowy? O, zróbmy jakiś magazyn zbożowy, whatever. Róbmy. A, mieliśmy tego robić chyba. Mieliśmy robić tę dzielnicę, łuk triumfalny. Ponieważ na terytorium istnieje już ta dzielnica. Aha, to już mamy, to po co mam ją tutaj oznaczoną, że mogę ją stworzyć? Bez sensu. Dobra, no to magazyn zbożowy i to inne gówna. A to co to jest? Perły. O, posmak. Pitos, więcej pitosu. Może być. Następna tura. Jak tam moje oblężenie? No, całkiem nieźle mi chyba idzie. Coraz to bardziej tworzymy. Coraz, z każdą jakby to turą coraz więcej jakby jednostek tworzymy, także. I coraz większe szanse na wygraną chyba mamy, o ile dobrze rozumiem. Chociaż przewaga jest kurczę gigantyczna, mi się wydaje. Wydaje mi się, że przewaga jest potężna. Tak czy siak to wygramy. No i proszę mnie tutaj zaatakować tych te pierdoły, co mi tutaj próbują cokolwiek zrobić.
I mam jakieś zalane tereny. Wspaniałe miasto Czechów i okoliczne tereny są zalane przez ulewy. Jeśli deszcze wkrótce nie ustaną, przepływająca przez miasto rzeka wystąpi z brzegów i zaleje okoliczne dzielnice. Czasu jest niewiele, a zasoby ograniczone. Pozostały niewiele opcji. Co teraz? Ryzykujmy. Pozostawmy wszystko losowi. Szansa na bardzo zły rezultat. Adaptujmy. Ograniczone adaptacje pozwolą ograniczyć największe ryzyko, a opady mogą się niedługo skończyć. Ochrońmy. Dzięki kosztownemu wałowi wokół całej miejscowości Czechów zyska ochronę przed wielkimi powodziami. Jak najbardziej. Wybieramy to opcję. 130 golda to 120 golda to nie jest wcale dużo, także możemy mieć wywalone w to. Koniec rundy. Dobra, czy ja jestem w końcu w stanie... Oj, coś się zadziało, jest jakiś lag. Nie wiem, co się wydarzyło. Czy ja jestem w końcu w stanie tutaj rozdupcyć tych gości? Wydaje mi się, że tak, że jak kliknę zaatakuj, to powinniśmy ich rozwalić. No jakie są... Zobaczcie, jakie są tego, no. Jakie ja mam wsparcie, jakie oni mają ziomków, no. Ja mam 3 armie tutaj. Chociaż bez sensu, poczekaj, jest ta armia. Tak, to jest główna potyczka, to jest wsparcie, no dobra, czyli wszystko się zgadza. Zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo, oblężenie Harapara. Twoje nastroje wojenne wobec przywódcy Goci wzrastają o 10. O kurwa, zmiażdżyłem ich. Ta, zostali zmiażdżeni. Dziedzictwo kultury, zdobycie wspaniałego miasta Harapara było wielkim dniem dla twojego imperium. Przekraczając jego bramy, zauważyliście jednak, że mieszkańcy są równie dumni ze swojej barwnej kultury, co twój lud ze swojego. Co poczniesz z ich zwyczajami i obrzędami? Chciałbym zdecydować. Nowa zasada, błogosławieństwo kultur. Pokaż szczegóły. Monokulturowość. Brak jedności jedynie wzmocni podziały. Plus 2 wpływów na plac główny. Pójdziemy tutaj tym wyborem bardziej w którą stronę? W lewą? Czyli w ojczyznę. Nie, bez sensu. W prawą, w geopolitykę pójdziemy. A tutaj pójdziemy w ojczyznę. Wielokulturowość. Kultura jest niczym linia. Im większej liczby włókien się składa, tym jest mocniejsza. 10 wpływów na plac główny. Jeśli asymilacja ludów. Plus 10 wpływów na centrum administracyjne. Jeśli asymilacja ludów. Nie do końca wiem, o co chodzi z tą asymilacją ludów, także wybieram chyba to po lewo. Bo przeczytam może. Dobra, jak zobaczyłem ile jest do czytania, to jednak klikam to po lewo, nie chce mi się. Tam ktoś zadał pytanie, o co chodzi z tą asymilacją i odpowiedź chłopie była dłuższa niż lektury, które przeczytałem w podstawówce, więc raczej sposuję. I czy teraz jestem w stanie... że tak powiem, zakończyć tą wojnę? Wymuś kapitulację, dopóki twoi wrogowie mają nastroje wojenne, nie będą możliwości wymuszenia na nich bezwarunkowej kapitulacji. Tylko jest taki problem, że oni już nie mają kurwa miasta, nic nie mają, to o co chodzi. Ty, słyszę fajerwerki, przejęliśmy im miasto, przejęliśmy wszystko co mają w tym mieście. Jaki jest problem? To jest moje miasto teraz. I czy ja jestem w stanie podróżować teraz wodnie? Nie można tego zrobić, ponieważ nie posiadam technologii okrętowania. Kurwa, jaki skam. Przecież mam żeglugę. Żegluga. Granice krępujące ludzkość oddalają się dzięki odkryciu łodzi. Anarze ryb i Pantenoktera. Posiadająca 50 wioślarzy, Pantenoktera to uniwersalny statek wykorzystujący zarówno w handlu morskim, jak i w działaniach wojennych. Jednostki wzięte na cel otrzymują również obrażenia. Ulega zniszczeniu po spędzeniu ponad jednej tury na głębokiej wodzie. Ciekawe, jak wykonać tą pantekoterę? Cokolwiek to jest. A, tu jestem w stanie. Do budowy tej jednostki wymagany jest port. Okej.
Piennica rybacka, czyli potrzebujemy port. A jak zbudować port mogę? A tutaj mam. Ty, to ja bym to chętnie zrobił, tylko zaraz po magazynie zbożowym. Taki port zrobili. Może dzięki temu będę mógł przenosić jednostki. Jeszcze do tego momentu w gierce nigdy nie dotarłem. To jest mój pierwszy raz, także będziemy musieli tutaj na bieżąco sami mniej więcej ogarniać. O co tutaj biega, o co tutaj chodzi. Wybierzmy tam, gdzie jest oczywiście najwięcej tutaj jedzonka bym dostał. I tam zbudujemy sobie port, czyli wydaje mi się, że gdzieś tutaj była dziewiąteczka, prawda? Czwóreczka, tu jest dziewiąteczka, także tutaj zbudujmy porcik. No i gituwa, niech się buduje. Trochę się będzie budować, ale generalnie chyba całkiem worth to będzie. No i szkoda, że ja nie potrafię na nowe kontynenty się przenieść. Bo zobacz, co oni tu zrobili, nie? Zobacz, co oni tu zrobili, chłopie. Przejęli sobie ten kontynent tego, nie? Bo oni potrafią w tego wpływanie, nie? A my jak bobki. Normalnie jak bobki, nie? A nas normalnie na jednym się tym kontynencie bijemy o miejsce, nie? Swoje. Masakra. Tragedia. A tam porządnie to zrobili, nie? W ogóle to może byśmy zaatakowali żółtych, ty. 5500, wynik potencjalny plądrowania szlaku. O kurwa. Ty. Może byśmy ich tu rozdukcyli. Ty, a ja mogę splądrować to, co już przejęłem? Czy nie? Na przykład tą dzielnicę rzemieślniczą. Mogę nadal to splądrować? Czy to tak nie działa do końca? Daj się przekonamy. An enormous leap forward from mundane tallies of crops to recording the wisdom of sages. Humankind now wields the most powerful tool of all. Opracowano pismo. No tak, tak, pismo ważna sprawa, to prawda. Targowisko będziemy mogli robić i ociennym ryncem. Myślę, że będzie gituwa. Można już zakończyć trwającą wojnę. Wojna z władczynią osiągnęła etap, na którym można wymusić od niej kapitulację. Opóźniając przywrócenie pokoju, nałożyć na swoje miasta karę. No to nie chciałbym, tylko... No na pewno chcę zapisać. Nazwijmy to jakoś porządnie. Pyk. Zapiszmy. No i chciałbym zobaczyć, czy jeżeli wymuszę na niej kapitulację, to ona mi odda to miasto. Dużo żądań. Twoje imperium martwi się losem mieszkańców terytorium Harappara. No tak, jak najbardziej. Czekasz żądanie, to roszczenie wygaśnie za dwie tury. Tutaj jest jakiś serwis, sojusz z władczynią, władca. A, czyli mogę złożyć swoje żądania. Wydaje mi się, że wszystko robię, szczerze mówiąc. Możesz się zrzec z żądania w dowolnym momencie. Stanie się to również automatycznie po kilku turach. Możesz też użyć roszczenia, aby uzyskać żądania wobec innych imperiów. Druga strona może jednak uznać twoje żądania za agresywne. A, no tak. Przed wysłaniem żądania oceń siły drugiego imperium. No racja, że oni się mogą wkurzyć, że ja takie coś zrobiłem. Dobra, przede wszystkim tak. Chciałbym złożyć żądania. A czemu nie jestem w stanie? Nie możesz tego zrobić w obecnej relacji dyplomatycznej, kurwa. Czyli jakiej? Za tę szkodę należy wymierzyć karę, dopóki twoje żądanie nie zostaną zaakceptowane lub wycofane, będzie obowiązywać embargo handlowe. No to... Embargo handlowe. Ja bym chciał wymusić kapitulację. A, dobra, klikam wymuś kapitulację. Wymuszasz do kapitulacji łaczynie gotów. Wybierz warunki kapitulacji. Warunki kapitulacji. Rodzaj Harappara. Przekaż Harappara, tak jest. A, i to po prostu na punkty, tak? Okej, okay, czyli tak jak standardowo w giereczce. Możemy ją zwasalizować, chociaż nie mamy tyle punktów. Wtedy by nam służyła. Czyli możemy przekazać, może nam przekazać Harapparę i jeszcze dać nam pieniądze w ramach reparacji. No i to by było na tyle. Więcej nie możemy tutaj zrobić. Jak najbardziej, wymuś kapitulację. No jelo. Rzymianie i władca Czechow przejmuje tutaj Harapparę. Oddawać to miasto. To miasto należy teraz do szefów. Budujemy wszystko w nim co trzeba. Dom skrybów, wszystko to trzeba pobudować. Zainwestować troszeczkę w technologię. Osiągnięcie Xboxa oczywiście. Tutaj co to jest? Dzielone projekty. Wybierz miasta, które poświęcą produkcję na rzecz budowy. A żadne. Ich Harappara
A nie, no na razie nikt nie buduje tego okręgu tutaj, kręgów kamiennych. Na razie to walić. Przede wszystkim na razie to ja bym się skupił może na kolejnej wojnie. Znaczy na rozwijaniu miasta, ale przejąłbym tutaj tego żółtego ziomka, jak on się nazywa? Jak oni się nazywają? Kartagińczycy. To ja bym tych Kartagińczyków pół rozwalił generalnie. Także myślę, że zrobimy im tak zwany dojazd pod granicę i zobaczymy, co się wydarzy. Jak ta moja technologia? Czemu ja nic nie badam i nikt mi grami o tym nie przypomina? Koło? Akwedukt tu dostaniemy, młyn wodny, zbiorniki, spoko, tylko ja bym bardziej chciał coś, co Gwardia Narodowa. Nie, ja bym chciał bardziej coś, co pozwoli mi atakować przeciwnika. Jest to taka opcja? Pretorianie. Jocien Kryncem. I Hurzy z mieczami. Pretorianie wyglądają na koksów. I na nim mam damage'a 29. A my? Moja jazda? 21. Kurwa, inwestowanie w pretorianów się opłaca. Do ekranu technologii natychmiastowo. Gdzie są moje wojska? Wojska stałe proszę teraz odkryć. Tak jest. No i wy odpoczniecie. Wy... Aj, bo ja tu mam całą armię. Ty, oni mi tu plądrują? No właśnie, zapomniałem o tym, że oni mi tu plądrują jakieś gówna. Mój posterunek mi... Poczekaj, to nie był mój posterunek? To nie był mój posterunek? To nie był kurwa mój posterunek? Pierdolony gagatku? Ty, poczekaj. Oni zajebali mi posterunek, chuje. Poczekaj, odbić natychmiastowo, ty, co ja robię? Port robię, ty. Tu. O. Natychmiastowo odbić ten posterunek, co jest grane, ty? Jaki port, wariacie? Ty. To ja nie wiedziałem, że oni posterunek. Ja myślałem, że oni okradają mnie, plądrują, ale nie, że posterunek mi chcą zajebać. Cały. Do Nextura odbijać to natychmiastowo. Na razie ich nie atakujemy, ale... Poczekamy na wsparcie, ale to widzę, że z różowymi to się ciężko będzie dogadać. Oni tu chyba chcą zagarnąć sporą część terenów, tak samo jak my zresztą. Zaraz będzie dwóch wielkich graczy na planszy. Będziemy się pewnie bili z nimi. Dobra, tutaj też zróbmy te... to miazdę, jak najwięcej tych wojska. No i co, inwestujemy tylko w wojsko, bo będziemy teraz... O kurde. Imperium zostało wyeliminowane, pomarańczowi. Harapara została zniszczona. Władca gotów. Umarła. Czy pamięć o niej przetrwa? No, nie za bardzo. Ale przetrwał w potężnych Rzymianach. Mam nadzieję. A i w ogóle to by się przydało nową epokę wybijać powoli. Kurde, bo jest ciężko. Ale z drugiej strony, na razie to mi się może martwmy tym, żeby tutaj obronić moje... Przejąć ten posterunek, żeby on tego nie zamienił w miasto, bo będzie przypał. Tych to w ogóle zostawimy, bo oni zanim tam dojadą w sumie to... Chociaż... Dobra, jedźcie tam jednak. A wy... A wy to już na pewno zostańcie tutaj. Idźcie pod granicę z żółtymi. Gdzieś tutaj sobie stacjonujcie po prostu. Może być tutaj. A wy? O kurde, tu też mam... Ile ja mam wojska? Co jest grane, ty? Mam mega dużo wojska. Dobra, też pod granicę. Koniec tury. To harness the power of water itself in order to feed your people. That should make you... O, pojechali sobie. Plądrować. Tak jest. Wpiszcie mam to, co się zdenerwuje. Plądrujemy to. Pyk, dobra, i wsparcie. Zalane tereny 2, uratowani. Wielka grobla na twoje polecenie została wniesiona w błyskawicznym czasie. Okazało się, że to bardzo przezorna decyzja. Ulewa nie zelżała, ale pomimo niekończącej się opadów, miasto Czechów i jego mieszkańcy uniknęli katastrofy. A jednymi skutkami były przemoknięte ubrania i dreszcze. Co więcej, okoliczne ziemie stały się jeszcze bardziej żyzne. Poczman, obfite miasta, plus 15 żywności. No i tu uwa, co Czechow zarządził przefito. Dobra, next. No to
To co robimy? A ty, my nie prowadzimy z nimi wojny, tak? To się upewnię, tylko nie, nie, nie. Niekoniecznie. No i mam nadzieję, że tak zostanie, że tej wojny nie będziemy prowadzić. Podesłałbym na moje wojska pod granicę z tak zwanymi żółtymi. Niech oni sobie tam lecą. No i neksik, następna tura. Wy sobie tutaj poczekajcie. Stacjonujcie w ogóle cały czas tutaj. No i wy też tutaj oczywiście plądrujcie. Tak jest? Wszystko jasne? Tutaj możemy coś wykonać. No to wykonajmy kolejną jazdę konną. Potrzebujemy dużej ilości wojska. Wszystko kurwa pod granicę. Wszystko pod granicę. Wszystko pod granicę. Będziemy plądrować wszystko, co można plądrować. Skupiamy się teraz bezpośrednio na wojnie. Tak jest. Tu niech może oni tu zostaną. O. I next tura. Możemy coś zbudować. Jazdę konną. Czemu by nie? Pewnie, że tak. Ty, co się stało? Co najmniej jedno moje miasto zostało przejęte? Ty, to by się nie popierdoliło? Ty. Wojna, tak? A więc wojna. Ale chuj, nie? Przejął mi miasto, co jest? Ty, no odbić to natychmiastowo. O kurwa, to będzie długi konflikt. Ty, no przejmuj moje miasto, co jest grane? Zniszczyć wroga, ty. Ja nie wiem, czy my mamy... O kurwa, jakie on ma jednostki! Słuchaj, pokój, wariacie, ty. Czemu on mnie zaatakował? Słuchaj. Zaproponuję pokój. Soldiers die. Cities burn. Po co? Perhaps we should try something smarter. I am angry. Złodziej. Ty się nie zgodził za bardzo. Pełen nienawiści. A że chuj jest, nie? Udało się przejąć ten posterunek i jeszcze jedna tura. Kurde, no. Trzeba to jakoś mądrze rozegrać generalnie. Wydaje mi się, że wszystkimi armiami powinienem chodzić zaraz koło siebie. Nie wiem, że to rozsądne, ale tak mi się wydaje, że wszystkie armie koło siebie po prostu. Cały czas. Żeby tutaj wzajemnie się w miarę wspierały wszystkie armie. O, i takie trzy armie koło siebie niech będą zawsze. Coś takiego jak jest tutaj. Syk. Tutaj te niech się połączą, jeżeli istnieje taka możliwość. Nie istnieje z jakiegoś powodu, bo nie mają tutaj punktów ruchu. Dobra, i ci niech też tutaj im pomagają. Tu niech się robi już kolejna jazda. No tu musimy zrobić jakąś dzielnicę, tak? Bo jakiś projekt. No to niech będzie... Kurwa, może te mury... Mury zrobimy, żeby oni mi tak nie wchodzili do miast, nie? I mi sobie z dupy nie zajmowali tych miast, bo... Cypał trochę jest. Róbmy mury w ogóle. Tak jest, bo wtedy oni będą musieli trochę powalczyć i będzie im ciężej. No, oni se tam wszedli kurwa jak do siebie. Do mojego miasta. Przeczekaj turkę. Dobra, przejęliśmy im obóz. Super sprawa. Czy ja ten obóz w ogóle... A to jest dzielnica? Nie, co to jest? Ja to przejęłem, ale nie wiem co to jest. Nie wiem co, do końca co ja przejęłem. Limit miast, mogę mieć... Nie mogę mieć takiej ilości miast. Co ja przejęłem? Miasto? Nie... Mam jed... A, mam 4 miasta, za dużo, a mam limit 3 miast. O kurwa. A co dopiero jak Babylon przejmę? Ty, ale oni mają jedno miasto, wystarczy im a nie, 2 miasta. Ale to wystarczy im 2 miasta przejąć koło siebie i kurwa do domu. Wojna wygrana. Dobra, zajmiemy się później tymi miastami moimi. Na razie może zajmijmy się wygrywaniem bitew. Pomysł chyba całkiem zacny. Albo ich kurwa przegrywaniem, bo widzę, że tu może być ciężko w sumie z tym wygrywaniem akurat. Kurwa, strasznie mocno mają armię. Ale my też mamy mocną armię. A tak? Wsparcie. Czekajcie, trzeba to fajnie chyba okrążyć. Nie wiem, czy to mi da jakby więcej punktów dzięki temu. I wy też podbiegnijcie tutaj, cyk. A
A tak, panowie, a tak. Mogę przeprowadzić? A nie, nie mogę, nie mogę, cofaj, cofaj. Ty no, przeprowadź. Czemu nie mogę od tej strony przeprowadzić ataku? Co tu się kurwa wydarzyło? Ty, coś zepsułem, myślałem, że będę mógł na nich normalnie zszarżować ich i teraz bitwa jest wypowiadana. I rozkładam ich w pół, coś zepsułem, dobra, next. Wy, no, pomóc, pomóc, pomóc. Wy od plecków, wy od plecków. Oh yes. O kurde. Truchła, 60 golda. No i też koło siebie, żebyśmy w pierdolu nie dostali. Z takiego dużego przynajmniej. Dobra, next. Wędrowany, udany, okej. Okay. Nie wiem, kurwa, o co tu chodzi. Czemu ja nie mogę... A, bo tu są góry. Kurwa, to jest jakaś mega słaba jakby lokalizacja. Dobra, next tury, next tury. Zaczekaj tą jedną tutaj. Jeden ruchu. Dobra, i zbudowaliśmy w miastach te mury. Albo zbudujemy za tego, co w sumie następną turę. Dobra, mogę ich zaatakować. I wygląda na to, że powinniśmy ich rozwalić w pół. Poddają się, świetna sprawa. A to oznacza, że możemy ich z tej strony zaatakować. I tu już ich nie rozdupcymy akurat, więc to było tragiczne, kurwa. Co zrobiłem, wycofka. Na chuj ja ich zaatakowałem. Tutaj możemy ich zaatakować. I się poddają. O kurwa, ty. Ty, dusimy, dusimy oponentów. Jest dobrze. Ty, można się pogubić, co ja tutaj klikam, no. Sorry, widzowie, za taki gameplay nautkany, ale naprawdę może się zgubić, co tu się rozchodzi. Możemy ich zaatakować i mamy ich w tak zwaną, kurwa, kanapce. Nie mogą uciekać. Więc powinniśmy ich rozdupcyć. Bitwa zwycięska, a tutaj natychmiastowe rozwiązanie. Papa, żegnamy cztery jednostki. Piękna sprawa. Mamy to. Tutaj mury trzeba zbudować jak najszybciej. Nie jakieś kuźnie, kurwa. Tylko mury, bo oni mi tu zaraz atak przyprowadzają na mnie. Mury, a może najpierw, kurwa, jednostki. Najpierw jednostki zróbmy. Żeby oni tutaj chociaż chroniły te jednostki. I teraz budujmy mury. Trochę tracę tur, jak tak zmieniam ciągle to co chcę budować, ale no musimy mieć tutaj jednostki, żeby jednak broniły tego miasta, bo oni mi to zajmą. Tutaj jest jakaś porażka, raport z pola bitwy. Ty, poczekaj, z jakimi kurwa żółtymi? A z żółtymi walczyłem, a czemu ja z żółtymi walczyłem? Żółci im tylko pomagali. Oni tylko byli pomóc. Dobra, next tura widzę, nikim się nie mogę ruszyć. Jest dobrze, jest jakiś dylemat. Zwierzęca magia. Zbliżając się żniwa, jednak prosty lud się niepokoi. W Imperium jest wiele gospodarstw rolnych, a w zeszłym roku przechowywane w spichlerzach plony padły ofiarą plagi gryzoni, głównie szczurów i myszy. Wieść niesie, że pewna przedsiębiorcza wioska zaradziła tragedii, korzystając z pomocy kotów. Wierzy jednak, że marynarze wykorzystują ostatnio nowe drapieżniki fretki. Które z tych zwierząt powinniśmy wykorzystać? Koty albo fretki? No, wykorzystajmy może fretki, bo to mi da... to coś, a to wygląda fajnie. Nawet nie wiem, co to jest za bardzo. Mógłbym w sumie teraz zobaczyć. Co to było? Poszedłem postępować. Podjęte wybory podkreślają zmiany w stylu życia, poszukiwanie nowych idei, kwestionowanie tradycji i tak dalej. No wydaje mi się, że spoko. No i się wycofali na ci różowi. Ciekawe bardzo, że się wycofali różowi. Jaki pokój? Nie, wojna z nimi jest, wojna, tak jest. Ten, że pokój został przypadkiem jakiś podpisany przez nich. Dobra, ja wysyłam wojska do przodu. Niech, mam nadzieję, że zajmę w tym odcinku ich armię. Może być ciężkie. Król wypowiada wojnę, komu? Mi kurwa? Dlaczego mnie zaatakował? Ale chuj, nie? Ty, dobra, no to teraz przypołys fest. Jak ja wygram z połową kontynentu wojny? Słuchaj.
Proponuję pokój. Co ty na to? This does very little to placate me. Try harder. Foolishness? Confusion? No niedobrze, przynajmniej dobra informacja jest taka, że każda wojna, która jest prowadzona nie przeze mnie. Nie, w sensie ja nie jestem agresorem, a to sprawia, że oni dostają potężne minusy za to. I to jest akurat super, że oni mają te minusy, bo bez nich mogłoby faktycznie być ciężko z wygraniem czegokolwiek. No nic, biegnijmy dość. Chciałbym podzielić te armie tak, żeby one były full, na fulla, nie? Się zastanawiam, co by tu zrobić. Tu już nie mogę, widzę, dodać armii. Tu jeszcze mogę dodać, to dodajmy, żeby było, żeby to były full armie, pełne armie. Dobra, mamy to. Ci się nie mogą ruszyć, ci mają jeszcze 5 do przodu. Proponuję tak zwany, no atak, wydaje mi się. Pytanie, czy my chcemy bronić miast twoich? No chcemy na pewno bronić miast. Tylko pytanie, czy lepiej by nie było ich zaatakować miast na początku. Zaatakować ich miast. Na razie, kurwa, ciężkie decyzje strategiczne, no. Dobra, może do przodu biegnijmy po prostu. Trododyci, po prostu dzida do przodu i elo. Lecimy. Co się będę zastanawiał na jakimś, kurwa, taktycznymi rzeczami. Dobra, tej armii nie chcemy atakować, ci mają tu stacjonować cały czas. Ci też niech tutaj stoją. Jo, i next klikamy. Ci też niech tutaj stoją, stacjonu. Dobra, wybrano kulturę, bla 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 bla, odblokowano gwiazdkę epoki. Super sprawa, jeszcze dwie gwiazdki, nowa ta wejdzie w sumie. Nowa epoka. Oni już pewnie mają nową epokę. Tylko ja się ślimaczę chyba. Tak mi się wydaje, że oni są wszyscy tu w nowej epoce. No to niedobrze, kurde. Niestety technologicznie my mogą zmiażdżyć. Zresztą widzieliście, jakie oni mają potężne jednostki, jakie ja mam gówna. Ale no dobra. I spróbujemy chyba oblężenie na miasto. Otwórz. Co tu się dzieje? A to jest bitwa, nie? No poczekaj, to weź doślij wsparcie. A, tu jest wsparcie. A to jeszcze doślij wsparcie. Mogę, czy nie? Tak, by ta bitwa musi zostać przeprowadzona natychmiastowo. Doślij wsparcie. Dobra, mamy to. O, teraz wreszcie zaczynam rozumieć, o co chodzi w tych walkach. Kurwa, jak ja bym wiedział, że ja sobie tak wsparcie mogę dostać z każdej... W każdej chwili. To była petarda. Jeszcze mogę dosłać? Nie starczy mi niestety tur. Za to tych mogę dosłać jeszcze. Jak najbardziej. Dosyłam wsparcie w tym momencie. Aj, jeszcze jedna tura by musiała być. Tu też mam miasto w ogóle? Nie, co to jest? Nie wiem, co to jest. Tych bym wysłał do miasta swoją drogą. Tak jest. No i wydaje mi się, że bitwa. Tylko czy to jest bitwa o miasto? Co to jest? Nie, bitwa w Lavaletta. W Lavanta, w Lavanta. No proszę wygrać, aż zapiszę, bo jak to przegram, to jest przypał. Zwycięstwo. Przegrali, o kurwa. No nie z Kredesem, ty, utraciłem 6 jednostek, dostałem solidny wpierdziel. Niby wygrałem, ale kurwa, za jakim kosztem? Ty, ostro na dziurę dostałem, takim kosztem właśnie wygrałem tą bitwę. Niedobrze. Wolałbym mniej na dziurę dostać. Nie czekam, aż w Czechowie będę mógł nowe jednostki robić, tylko spamujemy jednostkami. Ninuwie? Mogę nowe jednostki? Mogę, ale tu robimy w sumie tego, robimy mury, a tutaj w Harapi? Harapi robię potężny dom skrybów zamiast jednostki, no to świetna decyzja. Ale zaraz dostanę w plecy. Najazd przez tych ziomków, jedna jednostka mi podbije tą Harapię. Dobra, koniec tury. Ty, musimy wbić jak najszybciej nową epokę. Potrzebuję coś robić, żeby wbić te nowe epoki, jak najszybciej, bez przypał. I wy, wycofka.
Musicie zregenerować siły. Nie można tego zrobić, ponieważ żadna jednostka armii nie posiada tej zdolności? Jak to? To co wy musicie zrobić? Się cofać do... A, muszę cofnąć się na te tereny moje, takie prawdziwe moje tereny. Wtedy będziemy mogli odpoczywać. To niech odpoczywają, a wy do boju, nie? Wy też do boju. Co ty robisz? Dobra, ci niech tu stoją. No i tutaj już nie mamy co rekrutować, więc możemy zrobić coś na szybko, by się przydało coś zrobić. Na przykład garnizon. Co mi da garnizon? Lądowy punkt zbiorowy. To mogę na przykład... A, mogę pod samą granicę im ten garnizon postawić. Nie będę wtedy marnował czasu, żeby tu przychodzić. No to akurat takie głupie generalnie to nie jest. My tu możemy walnąć taki garnizon. Dwie turki? Chyba całkiem nieźle. No i ty ci niech robią wycofkę. Czemu oni tak naokoło idą? Czemu nie mogą tu w lewo? A, blokuje mi armia jakaś tu. To przejście. A to kurde gagatki. Dobra, koniec tury. Nowa epoka? Coś było napisane. Odpocznij. Jeszcze jedną gwiazdkę potrzebujemy. Zaraz bijemy jeszcze jedną gwiazdkę i nowa epoka będzie. Dobra, i tymi lecimy do przodu. Przy okazji zgarnijmy może to coś, co tutaj jest. Wojska stało, opracowano. Hit. Połączmy mniej więcej tak te armię. Żeby tutaj koło siebie przynajmniej stały. No i będziemy Lawentę zaraz podbijać, mam nadzieję, wrażenie. Okaleczeni. W trakcie niedawnej bitwy ucierpieli ludzie, chodzą straszliwe historie i ludzie się boją. Możemy świętować, co mi da 10 stabilności, albo patriotycznie podejść do tego, co mi da minus koszty budowy jednostki. No i podejdziemy patriotycznie, zrobimy z nich bohaterów. I żeby tutaj ludzie chętnie ginęli za państwo. I to mi się podoba. Ty, przygotuj. Co się dzieje? Przygotuj wypad wojskowy. Ty, oni mi tu oblężenie robią. Ale ty, ale w sumie to chyba wygramy generalnie na razie. Także możemy chyba tutaj zostać i nic nie robić za bardzo. Przetrzymaj. Jak oni mi oblężenie robią, jestem w stanie wojska robić? Niekoniecznie. Tutaj jestem w stanie wojska robić. Możemy dosłać jeszcze chyba moich ziomków do miasta. Już to tak nie działa, chyba oni mi oblężenie zrobili, to nic nie mogę dosłać. Ty, ja bym oblężenie to tutaj robił generalnie. Ty, utrzymaj, tutaj robimy oblężenie ich miasta. Oblężenie. Cyk, oblężenie. Bitwa ręczna? Nie no, chcemy oblężenie, żeby się robiło. Ci niech odpoczywają. I możemy nową technologię robić. Koło. No dobra, niech będzie koło. W końcu mamy koło, widzowie. A tutaj co jest? Nie rozumiem. Nasza strategia bitwy i strategia bitwy. Excuse moi? Oni chcą mnie zaatakować? Dobrze rozumiem? W sensie ja im robię chyba oblężenie, a oni mi robią atak. Tak mi się wydaje. Zwycięstwo. Utracone jednostki. Oblężenie. Zdobyto nastroje wojenne. Nie kurwa, nie rozumiem, nie? To ja wygrałem. A, przyjąłem Lawentę. Udało się. A, to zajebiście w sumie. Dobra, to koks. Ich nastroje spadają. To mi się podoba. No i teraz by się przydało pomóc obronić moim ziomkom się przed oblężeniem, kurczę, bo zostajemy na dziursko. Niestety nie mam jednostek, które mogłyby pomóc. Ci by mogli pomóc.
Mogę nawet zapłacić, żeby szybciej pomagali. Go, go, go. Dobra, to jeszcze jedno miasto im przyjmiemy żółtym. Chyba plan jest taki, tak mi się wydaje, że jakby podbijamy żółtych, a to z kolei sprawi, że... że żółci się poddadzą. Zakończymy wojnę z żółtymi, weźmiemy im z dwa miasta albo jedno miasto. Zrównamy je z ziemią, bo nie możemy takiej ilości miast mieć. Ale będziemy przyjmiemy ich tereny, dość bardzo cenne tereny. I potem prowadzimy dalsze wojnę z różowymi. Chociaż widzę, że różowi tracą kompletnie morale. My ich kurwa zniszczymy w pół. To żółci są bardziej podjarani tą wojną, mimo tego, że dostałem na dziurę. Ale ty sobie odpocznij w ogóle. Ty też odpocznij. Ty odpoczywasz, no i ty też odpoczywasz. Wszyscy tu odpoczywałem. Bardzo dobra decyzja. Ja bym chciał stworzyć... O kurde, nie można tego zrobić bez odpowiedniej ilości zasobów strategicznych. Moich Rzymianów nie jestem w stanie zrobić? Kurde, szkoda. Jakąś jednostkę, co ma dużo ataku. Ci mają 26, piechurzy z mieczami. No to zróbmy ich. I tutaj, pomóc miastu. Ja jestem w stanie w ogóle pomóc mojemu miastu? Ja... kurwa, ja nie wiem, na jakiej zasadzie to za bardzo działa, nie? Czy ja im pomagam, jak ja tam podejdę? Kliknijmy nexta. Broń swoje flagi. Oblężenie, no i widzę, że nie ma innej opcji jak rozwiązać. Zwycięstwo! O kurwa, stracili wszystkie jednostki, jakie mogli. Dobra! Na ich miasto, natychmiastowo! Szybko, zwycięstwo, zwycięstwo! Zapisze się w historii naszej to zwycięstwo. Już widzę, że zwycięstwo, odpuść. Przeczekaj, regeneruj się. Atak na nich, na nich! Na nich! Dobra, wygraliśmy z żółtymi na bank. Spoko. Przyjmiemy sobie ich tereny i miasta, chociaż miast nie mogę przejąć niestety. Znaczy, przejmiemy miasta i je jakby zrównamy chyba z ziemią. Chyba taki jest plan. Mistyczki obfitego plonu. Harappa stanowi spichlerz kraju, a miejscowe kapłanki dzięki znajomości kalendarza zdobyły znaczne wpływy poprzez swoje obrzędy, które decydują o czasie obsiewania pól i zbierania plonów. Kobiety te stroją się na wyraziste szaty i nakrycia głowy i są otoczone powszechnym szacunkiem za wiedzę, która zapewnia obfitość. Teraz chcą sprowadzić swoje ceremonie do stolicy, ale nie za darmo, co powiesz? Plus 15 żywności, minus 80 golda, minus stabilność, plus 15 żywności, zignorować, przegnać, plus 15 żywności, minus 1 ziomków do Harappa. To wolę nie, to bym chciał zignorować. Wyjebany go. Dobra. A i tu są w ogóle... Ty, fioletowi mi tutaj na plecki wchodzą. Zniszczyć. Powinniśmy to wygrać, jak ich tutaj zaatakuje. Mam tu dwie fajne jednostki. No i rozpocząć oblężenie jak najszybciej. W tym momencie. No i next. Wy też tutaj. Ale kurde, powoli się robi syf, bo ja mam tyle jednostek i nie ogarniam, co się dzieje za bardzo. By odpocząć. Strasznie za dużo jest jednostek. Czemu nie mogę tych wysłać do oblężenia? Jest to jakiś iksik, ale... nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. Tutaj mogę zrobić jakichś ziomków? Mogę. To zróbmy ziomków. Idźmy w full wojsko. Tylko do bitwy będziemy tutaj szykować cały nasz kraj. Koniec tury. Ty, opłaca się tutaj fest w wojsko iść, no. Tak mi się wydaje, że gdybym nie miał dobrego wojska, no to byśmy to już dawno... dawno przegrali, no nie? Atak! Zwycięstwo. I to mi się podoba, bo im zaraz morale do zera spadną. Będziemy ich gonić do skutku. A tymi pójdziemy tutaj. Będziemy przeprowadzać... oblężenie na miasto. Tutaj też oblężenie na miasto. Utrzymuj oblężenie. Tutaj to samo.
Tutaj dojdzie wsparcie, tutaj też dojdzie wsparcie. No i tutaj też niedługo dojdzie wsparcie, jak się tylko wyhealujemy. Chociaż możemy tych zaatakować gości. Nie wiem, czy chcemy jeszcze w sumie to robić. Ci jeszcze się do końca nie wyhealowali. Ci chyba... Nie, ci są już do końca wyhealowani. Dobra, to mogę w sumie pójść tutaj i zniszczyć tę jednostkę. Chyba dadzą radę. A jednej tury zabrakło. No i ci niech też gdzieś tutaj lecą pod... Pod tutaj nasze granice z żółtymi. No i tych wysyłamy tutaj. Powinniśmy też ich zniszczyć, więc czemu by nie. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. No i giduwa. To tymi możemy już... Tych możemy już wysłać na wsparcie. Nechcik, tutaj nic nie tworzymy, to stwórzmy jednostkę bojową. Oczywiście, że tak. Tutaj też nic nie robimy, także jeżeli możemy jednostkę, nie możemy jednostki, to stwórzmy może magazyny zbożowe. Żeby tutaj więcej ludności było. Więcej jedzenia równa się więcej ludności. Tutaj też nie możemy wojskowych zrobić, także myślę, że pójdziemy może tutaj w naukę. Dom skrybów. Koniec tury. Dobra, i dosłać wsparcie chciałbym. Kurde, niestety mi się miesza, gdzie mogę dosyłać wsparcie, a gdzie nie mogę dosyłać wsparcia, nie wiem, to jest takie fest dziwne. Nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi z tym dosyłaniem wsparcia. Czy tutaj mogę dosłać wsparcie? No nie mogę. Oni w ogóle tu nie mogą iść nagle. Okej, tu mogę dosłać wsparcie. Dobra. Czy tutaj... A, czyli wszystkie chyba te pola, które są tutaj generalnie zaznaczone na szaro, to ja mogę po prostu tam wysłać chyba wsparcie. I to jakby się już zalicza do tego, że dosłałem wsparcie do oblężenia. Tak mi się wydaje. No wyślijmy wszystko, co mamy, no generalnie. Taki jest plan. I next. Co tu się jeszcze dzieje? No gazuj. Wy odpocznijcie. Wyleczcie się przede wszystkim. Czemu się tu nie leczysz? Ty, kto mi odbił niby lawalatę, ty? Poczekaj, co tu się kurwa wydarzyło? Do przodu. Nie ogarniam, za dużo jest jednostek. Wy co wy? Tu stójcie kurwa i mnie nie denerwujcie. Wy? Odbić lawalatę. Do przodu. You are not welcome here. Not now, not ever. No, przeprowadzić tak jest. A tak. Nie. Nie wiem. Nie kumam, co tu się dzieje po prostu. To jest moje miasto, nagle ich miasto jest. Ciężko mi powiedzieć, o co tu chodzi. Ciężko, chciałbym zrozumieć, ale niestety kurczę nie rozumiem. Tu trwa oblężenie, no zostaną raczej zmiażdżeni przeciwnicy. Wydaje mi się, że mam taki syf tutaj w tej armii. Już byśmy to zaatakowali, już byśmy to wygrali, tak mi się wydaje. Chociaż może te tarany są dość istotne, więc... Jeszcze chwilę poczekajmy. Nie rozumiem, o co chodzi. To jest jakaś walka, natychmiastowe rozwiązanie. Porażka. Straciłem 10 jednostek konnych, a on 18% swojego... Nie wiem, nie rozumiem. Następna tura. Kurda, chyba przez fakt, że ja mam tak rozsiane te wojska, to jest taki syf. Trzeba to połączyć na przyszłość. Nie bawić się po jednej jednostce, tylko poczekać faktycznie, że się cała armia zrobi. Bo teraz to ja sobie mogę co? Nic właśnie nie mogę, w tym problem jest. Za ile mi się ten taran zrobi? Za jedną turę, to poczekajmy jedną turę. Tutaj mamy los wolnych miast.
Armie najemne. Dlaczego mamy rozlewać swoją krew, jeśli możemy innym płacić za walkę? Podoba mi się ten pomysł. Asymilacja ludów. Nasze imperium się wzmocni, gdy powitamy inne społeczności z otwartymi ramionami. Też w sumie brzmi jak dobry pomysł. Ale armie najemne? Dobra, weźmy to. Zatrudnij armię minus 50% kosztów. Dobra, jednak to wybieram. Tylko nie wiem, jak ich w sumie wynająć. Nie wiem, czy mogę w ogóle kliknąć, bo oni sobie tutaj jakieś założyli osiedle, a oni przejęli mój posterunek. Kurwa, lądowy. Mój posterunek przejęli, mój! Nienawidzę taki gier już. Już nigdy w życiu przecież nie będę grał w taką grę. Co mi strzeliło do głowy przecież, żeby grać w to. To jest tak skomplikowane. Musiałem być ostro chyba pod wpływem narkotyków, nie? Stwierdziłem, że żeby to ograć. Że to ogranie tego jest dobrym pomysłem. Twórzmy oborę. Tutaj. Też coś stwórzmy, może... Straż miejską. Może jakąś dzielnicę handlową. Też nie mogę w ogóle... A, mogę dzielnicę robić. Dzielnice targowe możemy zrobić. Garnizon. Dobra, zróbmy koszary, whatever. Koniec tury. Ważne, żeby tą turę przeczekać i dostaniemy jednostkę taranu. Zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. Srogie zwycięstwo. Udało się, stracić 3 jednostki. No nie jak się mają 3 jednostki do moich straconych. Do moich straconych tutaj. 10 jednostek, ale no... No co? Coś tam się odkuliśmy. Połączmy wszystkie armie razem w jedną, wielką, wielką armię jedną. Trzeba tak zrobić. Bo tutaj jest syf straszny. Dwie bezczynne armie. Niech one się łączą. Pyk. Wszystkie niech się łączą. Pyk. Pyk. Połączyć się natychmiastowo. Tutaj jest jeszcze bezczynna armia. Też się połączyć. Brak trwającej budowy. No to stwórzcie, nie wiem, obory na przykład. Zwycięstwo w wojnie jest bliskie. O kurde, dostaję na dziurę. Wycofka. Chociaż możemy chyba dostać wsparcie, nie? Tylko nie wiem, czy dużo by mi dało to wsparcie. No nie dużo dało, nie. Chyba wycofka. Wycofka. I łączyć armię moje. Dobra, najlepiej by było też połączyć konie z końmi. Tak, zróbmy może tak. Bo oni wtedy będą się szybciej poruszać. Mi się wydaje. I tak, oni będą mieli wtedy 7 tur. Wróćmy sobie tutaj do miasta. Wróćmy sobie tymi jednostkami pod miasto. Tutaj mamy konie. Możemy ich tutaj zaatakować. Cyk. Pewnie, że tak. Porażka? O kurde, ja myślałem, że to do... Że to wsparcie się tutaj zalicza. Oni nie, oni tu stoją na wyjebce. Połączmy armię. I połączmy armię. Mamy 2 piątki. Jedną dwójeczkę. Chyba git, no. Tutaj jeszcze nadal róbmy armię jakieś, żeby były. Koniec tury. Powinniśmy raczej wygrać tą wojnę. To będzie długi odcinek wojenny. Opracowano koło, no. Tak jak gierka, widzowie. Nic nie zrobić. Filozofia, hydrologia, eksploatacja rzek, plus coś tam przemysł, żarcie na rzekę, biuro celnika, pitos. Możemy to zrobić w sumie. Wyprawy handlowe. Nie można tego zrobić, ponieważ armia się wycofuje. Kto się wycofuje? Która armia? Kto przegrał? Kto wygrał? Nie no, nadal jest wojna. A z nimi? Oni zaraz przegrają, naprawdę niewiele im zostało, żeby
Zostali srogi w pierdol. Może ja bym w ogóle przejął tutaj to miasto za Friko. Nie wiem czy mogę za Friko przejąć. O, i mamy tego, mamy zbudowane tutaj mury i dzięki temu w końcu będę wiedział, gdzie się zaczyna miasto, a gdzie się kończy miasto. No i teraz to ja mniej więcej wiem, co tu się dzieje. Dobra. Wypad wojsk. A, tu jest oblężenie prowadzone na mnie. Ty. To szybko wojska trzeba zbudować. Zróbmy te jazdy, bo oni się... Chociaż nie jazdy. Zróbmy jednak tych żołnierzy zwykłych. Więcej jednak mają pierdzielnięcia. Moglibyśmy dokończyć budowę i od razu rozkazać im, żeby robili jednostkę. Czy chcemy? Ja bym tak zrobił, znaczy skip tego i niech budują jednostkę. Tutaj mamy jedną jednostkę, czy jestem w stanie jeszcze jakąś wybudować? Niekoniecznie, to możemy tą jedną chyba podesłać na wsparcie. Kurwa, ciężkie tutaj życie. Koniec Turki. No raczej nie wygrają tego, można już zakończyć wojnę. Okej. I osiągnęli zero tego. Zero nastrojów wojennych. No my byśmy chętnie... Twój wróg ma dosyć tej wojny, wykorzystując sytuację, aby wymusić traktat pokojowy na własnych warunkach. No i tak byśmy zrobili, wydaje mi się. Stan wojny, wymuś kapitulację. No i co, wariacie? Miasto leci do mnie. Terytoria można również zajmować, wykorzystując wynik wojenny. Co to? Lawentę? Lawentę też mi daj, tak. Wszystko mi dasz. Lawentę też mi dasz. A, nie mogę. Ponieważ nie jest obecnie okupowane przez zwycięzcę. Ty, to my byśmy szybki atak przeprowadzili taki. Sprytny. Może byśmy jakimś cudem to wygrali. I wtedy... Ja bym sobie to miasto jeszcze też zgarnął. Ale może byśmy przegrali z drugiej strony. To też nie wiadomo w sumie nigdy. Jeżeli moja armia by tam doszła, to oni już przyślą w kurwę posiłków pewnie. Na wsparcie. Dobra, niech na razie trwa to oblężenie. Wydaje mi się, okej, okay, niech trwa po prostu. Tutaj byśmy dosłali wsparcie naszych. Tak jest. Tak, i oni teraz dołączają do tego, do oblężenia po mojej stronie, super. No niestety oni będą robić tarany. Fajnie by było zrobić jakiś wypad i zaatakować przed miastem na przykład. To było chyba spoko. Dobra, i next, co tu się dzieje? Nie, anuluj. Wyjebane mamy. Chcemy tą lawetę, też chcemy. Jesteśmy greedy. No i chciałbym to jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobić, więc poczekajcie, no. Strajhardujmy i może się uda jeszcze dzisiaj zakończyć tą wojnę zwycięsko. Fajnie by było to zwieńczenie tego odcinka. Broń flagi. Jest broniona flaga i to chyba całkiem nieźle. Przez moje armię. No i tutaj doszli posiłki. Uda się? Dojdą w tej rundzie? Kurwa, jeszcze jedna. Tutaj niech ci też idą i tutaj niech ci idą tutaj, o, żeby wsparli. W sumie moglibyśmy im stanąć naprzeciw. Ale może nie, bo ja sobie w sumie każdą co rundę będę dosyłał tu jednostki, będę coraz miał więcej szansę na to, że wygram. Tutaj róbcie, no co, kolejne jednostki róbcie. Tutaj budujcie co? Możecie jednostki? Nie możecie, to zbudujcie whatever w sumie. Może dzielnicę jakąś byśmy zaczęli budować, bez przypał. To miasto, żywność w tym mieście jest wystarczająco wysoka, to może dzielnica wytwórcza w takim razie. O, plus 12. Pyk, to niech to róbcie tutaj tą dzielnicę. Ktoś coś jeszcze? Tutaj nic nie robimy. No to też chyba dzielnicę wytwórczą generalnie. Tak mi się wydaje. Żebyśmy szybciej rzeczy później robili.
Dobra, i w jakimś takim dobrym miejscu. Tutaj widzę plus 11, to chyba lepszego miejsca nie znajdziemy, nie? Więc git. Dobra, walka. A, oni zaatakowali teraz. No dobra, oby się udało. Ja pierdolę. Trzynaście jednostek straciłem. Ciekawe jakim cudem, nie? To jest jakieś mega nie fair i losowe. 13 jednostek straciłem w tej bitwie. XD. Koniec tury. Jeszcze może to powinienem przegrać. To już w ogóle było śmiesznie. Zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. O, udało się. Zwycięstwo. A, nie, jeszcze oni chcą odbić mi to. Poczekaj, zanim oni mi odbiją, to ja bym chciał porozmawiać o tym, że... że ja chcę te miasto od niego. Cyk. Albo może zostać moim wasalem. Kurczę... Może chcesz wasalem zostać w sumie. On jakby został wasalem. Tak, bo on jakby został moim wasalem, to on by mógł sobie osobno mieć miasta. I to z kolei oznacza, że on by mógł tutaj no budować fortyfikacje i tak dalej. Ja nie mogę jakby posiadać takiej ilości miast, więc wydaje mi się, że on by mógł zostać moim wasalem. Że to nie jest kurwa takie głupie, nie? Że nie wziąłbym od niego miasta, tylko on by został wasalem i od razu by dołączył do naszej wojny. I cannot allow more of my people's blood to be shed. We surrender. No i koś, mam pełny nienawiści jesteś wasal. nie podoba mi się to, ale prowadzisz wojnę z tymi ziomkami, co ja prowadzę wojnę, także... Także gituwa, dobra. Resztę... Oj, odkryliśmy w ogóle nowych ziomków tutaj na mapie. Ło kurde, to jest jakiś nowo osobny kontynent. To są trzy kontynenty z tego co widzę. My jesteśmy na jednym i tutaj są kolejne. No dobra, na razie będziemy się starać zdominować nasz kontynent. Mam nadzieję, że nam się uda. Czy nam się uda, zobaczymy w następnym odcinku. Mega fajnie mi się w to gra. Ale obawiam się, iż nie uda nam się wygrać. Ale zobaczymy. Postaramy się zwyciężyć. Chyba warunki zwycięstwa są takie, że musimy podbić wszystkich. Także musimy się tutaj skupić, jeżeli chodzi o podbijanie krain. Jesteśmy trzecim najpotężniejszym krajem. Niestety najpotężniejsi są różowi, także trzeba ich jak najszybciej zniszczyć. A potem niebiescy. Do nich na razie dostępu nie mamy. Mam nadzieję, że gra się podoba. No i tyle. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.